Szkolny klub wolontariatu działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach gromadzi aktywnych i chętnych do bezinteresownego działania uczniów. W ostatnich dniach klub prowadził warsztaty integracyjne mające na celu zacieśnienie współpracy młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Finałem warsztatów był koncert w wykonaniu wszystkich uczestników. Koncert Niepodległa, która łączy, jest zwieńczeniem warsztatów, które trwają od 2 dni w naszej szkole, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach. Są to warsztaty integracyjne, zorganizowane przez Szkolny Klub Wolontariusza we współpracy z Integracyjnym Zespołem Pieśni i Tańca Mazowiacy, z którym współpracujemy już od kilku lat. Uczniowie, wolontariusze z naszej szkoły, z naszego klubu wolontariusza, uczestniczyli w warsztatach tanecznych, muzycznych. Dzisiejszy koncert jest zwieńczeniem tych warsztatów. W czasie tego przedsięwzięcia nie tylko będziemy mieli szansę przenieść się w czasie do początku XX wieku, kiedy Polska walczyła o niepodległość, odczuć te emocje, które będą zaprezentowane poprzez różne formy artystyczne. Będzie taniec, będzie śpiew, będą tańczyć i maluchy, i właśnie członkowie zespołu Mazowiacy. I to przedsięwzięcie ma nam pokazać, że każdy z nas ma prawo do miłości, do ojczyzny, niezależnie od wieku, niezależnie od stopnia sprawności, niezależnie tak naprawdę od wszystkiego. Jest to wspaniała inicjatywa zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariusza, która ma uwrażliwiać młodzież, ale i nie tylko, na współczesne problemy połączone z nutką patriotyzmu. Szkolny Klub Wolontariatu działa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 od 2002 roku. Oh,